Michał Cichy, MMA.pl, jesteśmy na gali The War 2, ze mną Młody Gleba, po przegranej, ale nie zgadzałeś się z decyzją sędziego. Jak teraz, już trochę miałeś okazję ochłonąć, jak ocenisz, co to się tam stało? Witam wszystkich, siema. No nie wiem, no dostałem z kolana, sędzia przerwał tam walkę, nie wiem, nie oglądałem tego, będę musiał zobaczyć na chłodno i zobaczymy, no Zając był lepszy, trafił mnie tam kolanem chyba, no nic, no trenujemy dalej i będziemy podejmować wyzwania, nie? Wiesz co, oglądaliśmy później w studio z Michałem Wlazło tą walkę i widać było, że po prostu 10 sekund minęło. On mówi, że sam już liczył i odliczył do 10 i ty wtedy wstałeś na 10, więc już nie mógł ci pozwolić wrócić do walki. Nie wiem, no wiesz, dostałem, byłem zamroczony, tam odcięło mnie i no nie wiem, no sędzia przerwał, jego decyzja, zgadzam się z jego decyzją, no i tyle, nie wiadomo, adrenalina była w klatce, to tam chciałem dalej walczyć, no sędzia decyduje o tym, czy walka się toczy, no i tyle, nie? Przez chwilę myślałem, że będziesz miał drugi pojedynek z tym razem z sędzią. No nie, no gdzie, no nie, to niemożliwe by było tam, nie? No sędzia przerwał, zgadzam się z jego tutaj decyzją, trenujemy dalej, bierzemy się, robimy lepszą robotę na treningach, jeździmy więcej na sparingi i wracamy, nie? Muszę cię zapytać o to, co się wczoraj w ogóle wydarzyło na ważeniu, bo nie dokończyliśmy wywiadu. Śmieją się, że to jest chyba najkrótszy wywiad w historii, bo zdążyliśmy pogadać 30 sekund. Będzie ta walka z Kornikiem na następnej gali? Nie wiem, sprawa jest wyjaśniona, nie wiem, czy będzie walka z Kornikiem. No, na razie teraz chcę sobie odpocząć, wracam do treningów, jakieś amatorskie zawody na pewno zrobię, żeby też trochę tą głowę uspokoić, bo na początku jest dobrze, potem idę od razu i wpadam za bardzo. Tutaj trzeba trochę właśnie amatorskich zawodów zrobić i wtedy wrócimy tutaj do klatki The War na gołe pięści. No a z Kornikiem sprawa jest wyjaśniona. Miałeś okazję zobaczyć te walki 3-3, czy się skupiałeś na swoim pojedynku? Nie widziałem żadnej ogólnie walki. Tam dwie pierwsze widziałem i poszedłem się rozgrzewać. Teraz wróciłem tutaj, bo byłem się wykąpać i no i oglądam teraz to co jest teraz, nie? Mówisz, że dwie walki widziałeś, zaskoczyło cię coś podczas nich? Nie. Ja tak bardziej tak na swoją walkę czekałem, to tam za jednym okiem patrzyłem i bardziej się skupiałem na sobie. To cóż, widzę, że humor jednak ci nie dopisuje z wiadomych względów, ale bardzo czekamy na powrót Młodego Gleby na następnej gali lub na innej. Dziękuję ci bardzo i życzę szczęścia. Pozdrawiam wszystkich. Na razie.